Krystyna Rudowska, Akademicka Telewizja Naukowa. Dzisiaj naszym gościem jest pan profesor Kazimierz Stępień z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Jaki temat będzie dzisiejszego naszego wykładu? No, może to będzie pogadanka raczej niż wykład taki poważny, ale chciałbym państwu trochę opowiedzieć o tym, czym się różnią gwiazdy między sobą. Czy są różne, czy mamy wszystkie, czy gwiazdy są jednakowe, czy przypominają Słońce, jak je klasyfikujemy, no bo wiemy, że są różne i co wiemy o tym, jak się gwiazda zmienia w czasie swojego życia. Znakomicie, bo ostatnio mój znajomy obejrzał wykład o gwiazdach neutronowych i powiedział: nic nie rozumiem, przecież gwiazda to gwiazda. No ale się okazuje, że są różne gwiazdy, tak? No właśnie, będziemy o tym mówili. Tak, okazuje się, że są. Pana profesora zostawiam z naszymi widzami i ja się już. Dziękuję bardzo. Większość osób zapytanych o gwiazdę odpowie, że gwiazda jest duża, gorąca i świeci własnym światłem, w przeciwieństwie do planety, które są odpowiednio mniejsze, chłodne i świecą światłem odbitym. Ale właśnie pytanie jest, czy wszystkie gwiazdy są jednakowe? Przykładem gwiazdy jest Słońce. Czy wszystkie gwiazdy są takie jak Słońce? Czy są identyczne? Czy się różnią między sobą? A jeżeli tak, to czym się różnią i jak my klasyfikujemy te gwiazdy? A czy gwiazdy zmieniają się w ciągu swojego życia, czy też całe życie wyglądają jednakowo? Odpowiedź na te pytania zajęła astronomom bardzo dużo czasu. Długo na to musieliśmy czekać, zanim się dowiedzieliśmy, ale teraz już znamy odpowiedź na większość z tych pytań. Ale zacznijmy od początku. W średniowieczu i w starożytności obserwujący gwiazdy astronom właściwie wiedział o nich niewiele więcej, czy nawet zupełnie nie wiedział więcej od przeciętnego obserwatora, który spojrzał w niebo w nocy. Wiedzieliśmy o tym, że gwiazdy przypominają świecące punkciki czy takie guziczki rozpięte na sferze niebieskiej, że jedne gwiazdy świecą silniej, inne świecą słabiej. No, wiedzieliśmy to, że wygląd nieba się nie zmienia. Niebo obserwowane latami, dekadami, a nawet setkami lat wyglądało cały czas jednakowo. Te gwiazdy były zawsze rozłożone w te same wzory, miały te same jasności. Można jeszcze było zauważyć w bardzo dobrych warunkach, co najwyżej dodatkową własność gwiazd, że niektóre gwiazdy świecą czerwono, inne są żółte, a jeszcze inne świecą zimnym, takim biało-niebieskawym światłem. Tak więc astronomowie wtedy jedyne pomiary, jakie mogli wykonać po to, żeby móc badać gwiazdy, polegały na tym, że mogli wyznaczyć położenie gwiazdy na niebie i do tego celu służyły podobne współrzędne, jak wyznaczamy położenie jakiegokolwiek punktu na sferze niebieskiej, na globie, na Ziemi, prawda? Współrzędne geograficzne. Możemy każdy punkt na Ziemi opisać za pomocą tych współrzędnych i podobnie można było wprowadzić też współrzędne na niebo i opisać położenie każdej interesującej nas gwiazdy, co w tym wypadku znaczyło po prostu no, te najjaśniejsze, które widzieliśmy gołym okiem. Przypomnijmy, że i w starożytności i jeszcze przez średniowiecze nie mieliśmy żadnych teleskopów, lunet, żadnych przyrządów poprawiających nam, że tak powiem, wzrok. Także wszyscy astronomowie patrzyli po prostu gołym okiem na niebo. Instrumenty pomiarowe, jakie mieli, to były bardzo proste, geometryczne, zwykle zbudowane z drewna. Więc można było wyznaczyć położenie gwiazdy i można było określić jakoś jej jasność, też zresztą obserwując to okiem. Także umówiono się, że te najjaśniejsze gwiazdy, to nazwiemy je gwiazdami pierwszej wielkości, odpowiednio słabsze, także widać, że już są słabsze, to były drugiej wielkości i tak dalej. I w ten sposób można było gwiazdy podzielić. No i tyle. I w zasadzie reszta już nic się nie zmieniało, więc nie było co dalej badać.
Co prawda już w starożytności były wysuwane przypuszczenia, że te gwiazdy to są tak jak odległe Słońca, że to są obiekty podobne do Słońca, ale po pierwsze nie wszyscy to akceptowali, a po drugie, jeżeli tak, to fakt, że gwiazdy, że układ gwiazd się nie zmieniał przez bardzo długi czas, cały czas były te same, a w szczególności nie widać było żadnych zmian związanych z ewentualnym ruchem Ziemi wokół Słońca, był używany jako argument przeciwko heliocentrycznej teorii świata. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli Słońce jest nieruchome, a Ziemia krąży wokół niego, to w takim razie powinniśmy wśród bliskich gwiazd widzieć tak zwany efekt paralaksy. Efekt paralaksy, każdy z nas doskonale się z tym styka, tylko może nie wszyscy znają tę nazwę. Na czym polega efekt paralaksy? Wyobraźmy sobie, wyciągniemy przed siebie kciuk i będziemy na przemian zamykali jedno oko i prawe oko. Zauważymy, że obraz kciuka się przesuwa. No, jak patrzymy to na przykład na tle ściany, przesuwa się nieco. Prawda? Jak patrzymy jednym okiem, to jest troszkę z jednej strony, potem drugim okiem to jest troszkę z drugiej strony. Wielkość tego przesunięcia zmierzona poprzez kąt, pod jakim jest ten odcinek widoczny tam gdzieś daleko na tle, plus świadomość, czy też pomiar tego, jaka jest odległość między źrenicami dwuoczu, pozwala nam wyznaczyć odległość od nas, od oczu do tego naszego kciuka. I ten sposób mierzenia odległości do bliższych obiektów na tle dalekich jest też używany oczywiście w geodezji, posługujemy się nim na co dzień. Efekt paralaksy jest na przykład najbardziej ładnie widoczny, kiedy pędzimy pociągiem i wtedy bliskie toru pociągu obiekty nam szybko przesuwają się na tle odległych, powiedzmy, drzew czy horyzontu. Także no i ktoś zauważył bardzo słusznie, że jeżeli Ziemia krąży wokół Słońca, no to obraz obserwowany z dwóch krańców orbity ziemskiej powinien wyglądać nieco inaczej. No właśnie bliższe gwiazdy powinny się pozornie przesuwać na tle dalekich, odległych gwiazd. Więc na przykład gdybyśmy uwierzyli w to, że wszystkie gwiazdy mają mniej więcej jednakową jasność, to zatem te najjaśniejsze gwiazdy powinny być najbliżej, to powinno być widać ten efekt paralaksy. Tymczasem go nie było widać. Wszelkie pomiary, wszelkie próby zmierzenia tego dawały wynik negatywny. Niebo wyglądało zawsze cały czas tak samo. To było uznawane za argument świadczący za tym, że jednak w takim razie Ziemia musi być nieruchoma. Wprawdzie na przykład Kopernik, który tę swoją teorię heliocentryczną próbował spopularyzować, bardzo słusznie zauważył, że jeżeli gwiazdy są dużo, dużo dalej niż my byśmy się mogli spodziewać, to ten efekt paralaksy będzie po prostu tak malutki, że go nie widzimy, że go nie zmierzymy. No ale to można było to potraktować troszkę jako pewien wybieg. A nie widać go to dlatego, że jest daleko. Ale równie dobrze można powiedzieć, nie widać go, bo może Ziemia jest nieruchoma. No i przykładowo bardzo znany astronom Tycho Brahe, który był no, entuzjastą początkowo modelu Kopernika świata, postanowił starannie pomierzyć, używając najlepszych podówczas instrumentów, pomierzyć bardzo dokładnie położenie niektórych gwiazd na niebie, żeby sprawdzić, czy jednak tej paralaksy nie da się wyznaczyć. I okazało się, że nie, że jednak, jak teraz wiemy, jego dokładność, jego pomiarów była za mała. W związku z tym on odrzucił teorię Kopernika i stworzył swój własny model świata. No rzeczywiście dopiero w XIX wieku okazało się, że Kopernik miał również i tu rację, że gwiazdy są tak daleko, że ten efekt przesunięcia paralaktycznego związanego z ruchem Ziemi na orbicie wokół Słońca nawet dla najbliższych gwiazd jest poniżej 1 sekundy łuku. To bardzo mało. Przypomnijmy, że minuta łuku to jest 60 sekund łuku, a na przykład tarcza Księżyca, jak na nią patrzymy, ma rozmiar kątowy około 30 minut. Czyli to, co my próbowaliśmy zmierzyć dawniej
dla gwiazd, to było mniej więcej 1/2000 rozmiaru tarczy Słońca, tarczy Księżyca na niebie. To było oczywiście bardzo mało i dopiero kiedy już można było używać dużo lepszych instrumentów niż w czasach Tycho Brahego, czyli odpowiednio dużych lunet, teleskopów, bardzo precyzyjnych śrub pomiarowych, wtedy mniej więcej w pierwszej połowie XIX wieku odkryto pierwsze paralaksy dla bliskich gwiazd. Pamiętajmy, że też wtedy te pomiary, wprawdzie było już widać, że jest, że ta paralaksa istnieje, ale oczywiście dokładność tego pomiaru była stosunkowo niska. Jakość tych pomiarów poprawiła się dopiero pod koniec XIX wieku, kiedy już można było używać też do obserwacji klisze fotograficzne, także można było utrwalić bardzo dokładnie obraz nieba w danym momencie i potem poczekać pół roku i ten sam obszar sfotografować ponownie. W zasadzie w praktyce to się robiło tak, że się tych zdjęć robiło po drodze więcej, oczywiście, żeby dokładność była lepsza. I wtedy już się udało zmierzyć na przełomie XIX i XX wieku, udało się zmierzyć paralaksy już dla co najmniej kilkudziesięciu gwiazd. No i wtedy dopiero wreszcie dowiedzieliśmy się, mogliśmy udzielić sobie odpowiedzi na jedno z tych pytań. Czy różnice w jasnościach gwiazd, które widzimy, są związane z tym, że jedne gwiazdy są blisko nas, a drugie są bardzo daleko? Czy też rzeczywiście są gwiazdy, które świecą bardzo jasno i są gwiazdy, które świecą bardzo słabo? I ja chcę Państwu teraz pokazać pierwszy rysunek, który został stworzony przez dwóch astronomów. Niezależnie przez dwóch astronomów. Jeden amerykański, drugi duński. Jeden się nazywał Einar Hertzsprung, drugi nazywał się Henry Norris Russell. Otóż ten rysunek, który ja Państwu pokazuję, został stworzony przez Amerykanina Russella, Henry Norrisa Russella. On na jednej osi tego rysunku tutaj zaznaczył jasność absolutną gwiazdy, czyli właśnie poprawioną na odległość. To tak jakbyśmy już wszystkie gwiazdy umieścili w tej samej odległości, bo właśnie dzięki temu, że znał odległość do gwiazdy, mógł sobie to przeliczyć. No na drugiej osi odłożył najkrócej mówiąc, temperaturę gwiazdy. To, co ja Państwu też wspomniałem, że obserwujemy gwiazdy czerwone, niebieskie, żółte, mierząc dokładniej rozkład energii w widmie widzialnym, możemy, porównując to ze źródłem o znanej temperaturze, wyznaczyć temperaturę gwiazdy. I tu mamy, to wprawdzie są inne oznaczenia, to nie jest wprost temperatura, ale sens jest tego taki, że po lewej stronie mamy najwyższe temperatury, a w miarę jak się przesuwamy na prawo tego wykresu, to temperatury pomierzonych gwiazd maleją. I widzimy tutaj na tym wykresie jest już kilkadziesiąt punktów. Nie musimy zwracać uwagi na różnice. W tych symbolach one oznaczają różny stopień dokładności, ale to, co zauważyli i Hertzsprung, i zauważyli Russell, to najważniejszą rzecz taką, że mamy z jednej strony taki tutaj narysowany, tak zaznaczony schematycznie dwoma liniami ciąg od jasnych, gorących gwiazd do słabych, chłodnych gwiazd o niskiej temperaturze. I oprócz tego mamy grupę gwiazd, raczej czerwonych, które mają jasności duże mimo niskiej temperatury. I to spowodowało, że od razu wprowadzono dwie nazwy do tych dwóch rodzajów gwiazd. Te leżące wzdłuż tego ciągu, nazwano zresztą ten ciąg ciągiem głównym i do dzisiaj ta nazwa się utrzymuje, te gwiazdy zostały nazwane karłami. Natomiast w przeciwieństwie do tych, które leżą tu u góry, które są bardzo jasne przy tej samej temperaturze, które nazwano olbrzymami. Czemu tak? No bo jeżeli dwie gwiazdy mają tę samą temperaturę, to znaczy, że świecą z jednostki powierzchni tyle samo. Jasność powierzchniowa gwiazdy zależy od jej temperatury. A zatem te dwie gwiazdy, tutaj gwiazdy te na dole i na górze, mają dokładnie tę samą temperaturę.
tę samą temperaturę, czyli tę samą jasność powierzchniową. Jeżeli jedna z nich świeci powiedzmy 1000 czy 10 000 razy jaśniej, no to to oznacza, że ona musi mieć odpowiednio większy rozmiar. Prawda? Przy tej samej jasności z powierzchni musi mieć powierzchnię wielokrotnie większą, czyli musi mieć tym samym większy rozmiar. A zatem gwiazdy leżące na tym diagramie tu wysoko, mające dużą jasność, a temperaturę stosunkowo niską, są olbrzymami. I nazwano je olbrzymami konkretnie właśnie ze względu na to, że tu mamy obszar chłodnych gwiazd, które te gwiazdy świecą na czerwono, obszar czerwonych olbrzymów. Ten obszar, jak widać, łączy się z ciągiem głównym, czyli z gwiazdami nazwanymi karłami, dla gwiazd gorących. Więc tutaj było widać, że różnice pomiędzy gwiazdami, gdybyśmy chcieli uznać, że olbrzymy są, leżą tu poziomo wszędzie, no to wtedy ten ciąg olbrzymów łączy się z ciągiem karłów. I to był ten rysunek, który spowodował, że w tej chwili nazywamy ten wykres diagramem Hertzsprunga-Russella od nazwisk tych dwóch panów, którzy po raz pierwszy go, mierząc odległości do gwiazd, utworzyli. I jest to najważniejszy w fizyce gwiazdowej diagram. Tak jak diagram Hubble'a wielokrotnie wspominamy, że jest najważniejszy w badaniach kosmologicznych, tak diagram Hertzsprunga-Russella, na którym mamy na jednej osi jasność gwiazdy, taką absolutną, poprawioną już na odległość, a na drugiej jej temperaturę, ten diagram nazywamy diagramem Hertzsprunga-Russella i on jest niezwykle ważny. Dla badań gwiazdowych jest najważniejszy dla nas. To jest, proszę Państwa, współczesna już forma tego diagramu Hertzsprunga-Russella. Tutaj na tym rysunku, na tym wykresie, każdemu punktowi odpowiada gwiazda. Tylko oczywiście w tej chwili Państwo widzą, że dokładność pomiarów jest już niewspółmiernie większa w porównaniu z tym, co było 100 lat temu. No i w związku z tym widzimy już bardzo wyraźnie, po pierwsze, coś, co nazywamy ciągiem głównym i to on się składa z karłów. Widzimy wyraźnie tę tutaj jasną plamę rozciągniętą taką i to są właśnie olbrzymy, przy czym wyraźnie widać czerwone olbrzymy różniące się od czerwonych karłów, natomiast w wypadku wysokich temperatur, gorących gwiazd, te dwa ciągi łączą się ze sobą. No i w sytuacji, kiedy już mamy bardzo dokładne pomiary i już mamy dużo więcej gwiazd zmierzonych, no to zauważono, że jest jeszcze, że można jeszcze dodatkowo wprowadzić gwiazdy, które się nazywają podolbrzymami na przykład. No bo akurat ich jasności są pomiędzy olbrzymami a karłami, prawda, przy tych samych temperaturach. Także stąd tutaj trzeba było wprowadzić ciąg podolbrzymów. No, potem się okazało, że mamy też wprawdzie niewiele, ale mamy też gwiazdy, które są sporo jaśniejsze od olbrzymów. No to trzeba było wprowadzić kategorię nadolbrzymów. Co więcej, potem już też ze względów fizycznych, co prawda nie tylko ze względów obserwacyjnych, wprowadzono jeszcze rozróżnienie nadolbrzymy dwóch kategorii, jasne olbrzymy, ale to już nas tak bardzo nie interesuje, hiperolbrzymy nawet. Pamiętamy tylko, że w tej chwili mamy podział taki, że mamy gwiazdy ciągu głównego, olbrzymy, potem ewentualnie właśnie nadolbrzymy i jest jeszcze charakterystyczna na dole linia, wzdłuż której leżą gwiazdy, które nazywamy białymi karłami. A zatem wiemy już, że gwiazdy się od siebie różnią i to bardzo, dlatego że czerwony olbrzym jest dużo większy od czerwonego karła. Karły też może dlatego to nazywamy, bo rzeczywiście tu jest, jak Państwo widzą, ciąg główny, to można powiedzieć, to są najmniejsze gwiazdy, takie, które świecą na koszt reakcji jądrowych, Białe karły, za chwilkę o nich wspomnę, białe karły są czymś innym. Białe karły można by raczej zaliczyć do kategorii pulsarów, które tutaj zresztą też są bardzo schematycznie zaznaczone, no ale pulsary mają
temperatury dużo, dużo wyższe. Tu może warto tylko teraz już, bo mamy już temperatury też przeliczone w takich jednostkach, które znamy, czyli w kelwinach, no to nie jest na tym rysunku to zbyt dobrze widoczne. Tu mniej więcej najniższe temperatury są rzędu 1000 czy 1500 kelwinów. Skala nie jest liniowa, więc w połowie jest około 5-6 tysięcy kelwinów, a na samym końcu po lewej stronie te najgorętsze obiekty miałyby temperaturę sięgającą 100 tysięcy kelwinów. Natomiast na osi pionowej jest zaznaczona tu jasność w jednostkach słonecznych, czyli Słońce ma jasność 1. Słońce powinno leżeć gdzieś tu w pobliżu końca tej strzałki pokazującej karły. No i potem gwiazdy bardzo jasne mogą mieć, jak Państwo widzą, 1000, 10, 100 tysięcy, czy nawet milion razy większą jasność niż Słońce i odpowiednio potem też są obiekty, które są świecą 1%, czy potem nawet 10 tysięcy razy słabiej niż Słońce. No więc wiemy już, że możemy gwiazdy, mówię cały czas o gwiazdach pojedynczych, ja nie będę chciał wspominać Państwu ani o gwiazdach zmiennych, które mają zupełnie osobną klasyfikację i jest ich niezwykle dużo, to wymagałoby dużo wielu wykładów, żeby omówić bardziej szczegółowo, ani tym bardziej o jakichś układach skomplikowanych, dwóch gwiazd, trzech gwiazd, które są powiązane ze sobą grawitacyjne i jeszcze nawet ze sobą oddziaływują. No i teraz powstaje pytanie, co z tego, co to oznacza na przykład dla Słońca i dla gwiazd? Czy Słońce, które jest, jak wspomniałem tutaj, karłem, Słońce jest ciągle jeszcze karłem, choć nie należy do tych, za chwilkę o tym powiem też, nie należy do tych najmniejszych karłów dla swojej temperatury, ale jest jeszcze, leży na ciągu głównym, czyli w ciągu karłów. Czy Słońce będzie zawsze takim karłem? Czy ono powstało jako karzeł? Czy może zmieni się na przykład w olbrzyma? No, do tego, żeby na te pytania odpowiedzieć, potrzebne były bardzo szczegółowe obliczenia ewolucji gwiazd. Jeszcze zanim wspomnę o tej ewolucji, to tutaj bardziej obrazowo możemy porównać rzeczywiste rozmiary kilku gwiazd. Otóż na lewym górnym rysunku mamy schematyczny pokazany obrazek jednej najjaśniejszej gwiazdy nieba, Syriusza. Syriusz, przy czym wiemy o tym, że Syriusz ma towarzysza, który jest białym karłem, czyli jest taką bardzo malutką, jasno świecącą, słabo świecącą, przepraszam, gwiazdką. Jak mamy układ dwóch gwiazd, to zawsze dodajemy jeszcze litery A i B, więc ta jasna gwiazda to jest Syriusz A, a ta słabiutka, jego towarzysz, związany z nim grawitacyjnie, krążą wokół wspólnego środka masy, nazywamy go Syriuszem B. I tutaj jest zestawienie tych dwóch gwiazd. Na dole mamy porównanie tego Syriusza B, czyli białego karła, do Ziemi. Białe karły mają rozmiary zbliżone do naszej Ziemi, choć mają masy porównywalne ze Słońcem. A zatem masa białego karła jest mniej więcej 300 tysięcy razy większa od Ziemi, przy tym samym rozmiarze. Oznacza to oczywiście, że to musi być bardzo gęsty obiekt o bardzo silnym, wielkim przyspieszeniu grawitacyjnym na powierzchni Ziemi. No i teraz jeszcze mamy tu zestawienie z kolei Słońca do jednego z bardziej znanych olbrzymów, bardzo jasny olbrzym, gwiazda o nazwie Arktur. Ona jest olbrzymem czerwonym. No i tu widzimy właśnie, jakie są proporcje między Słońcem a Arkturem. To jest nadal rysunek diagram Hertzsprunga-Russella, ale no takie bardziej pokazowej formie. Już teraz Państwo widzą, dlaczego ciąg główny to są karły, no bo one są rzeczywiście małe. Tu jeszcze zostało wprowadzone dodatkowo, okazało się, że jest jeszcze pewna grupka gwiazd, może nie taka bardzo nieliczna, tylko akurat w okolicy Słońca nie jest ich wiele, które są karłami, ale mają nieco inne własności chemiczne i w związku z tym ich jasności są jeszcze troszkę niższe niż karłów o tej samej temperaturze. Nawet wprowadzono ciąg podkarłów. Także jak Państwo widzą, teraz mamy tutaj bardzo dużo ciągów. Podkarły, karły, podolbrzymy, olbrzymy, jasne olbrzymy, nadolbrzymy. I właśnie tu jest pokazane to, jak to wygląda, jak wyglądają te gwiazdy
jak wyglądają ich rozmiary. No i teraz przejdźmy do odpowiedzi na pytanie, czy Słońce powstało jako karzeł, czy jest, będzie karłem, czy umrze jako karzeł, czy też będzie zmieniało się podczas swojej ewolucji, podobnie jak to wygląda z innymi gwiazdami. No niestety ewolucja gwiazdy dosyć silnie zależy od jej masy. Dlatego, żeby omówić choćby nawet bardzo pobieżnie, jak wygląda ewolucja gwiazd o różnych masach, nie starczy nam czasu. To znowuż byłoby potrzebny osobny, obszerny wykład. Także ja się skoncentruję na Słońcu. Z jednej strony wiemy, że Słońce, tak jak inne gwiazdy, powstało poprzez skurczenie się obłoku materii międzygwiazdowej, a więc gdzieś na początku Słońce musiało być bardzo chłodnym, dużym obiektem, czyli w momencie, jak już uzyskało wystarczająco wysoką temperaturę, kurcząca się bryła gazu, musimy dodać, zwiększa swoją temperaturę, ogrzewa się, więc jak już na tyle się skurczyło to protosłońce, że można śledzić jego drogę na diagramie Hertzsprunga-Russella, no to musiało się pojawić gdzieś tu właśnie w okolicach czerwonych podolbrzymów, olbrzymów. Ale stosunkowo szybko, kurcząc się, wylądowało na ciągu głównym, czyli stało się karłem i w pewnym momencie przestało się już kurczyć, bo temperatura w jego środku osiągnęła wartość taką, że mogła zacząć zachodzić reakcja przemiany wodoru w hel. Wtedy się pojawiło w środku Słońca bardzo intensywne źródło energii, które powstrzymało już kurczenie się gazu, no bo jak temperatura gazu jest wysoka, to oczywiście również i ciśnienie jest wysokie i ono wystarczyło do tego, żeby Słońce się przestało kurczyć. No i można powiedzieć, że w swej drodze tutaj na diagramie Hertzsprunga-Russella Słońce niemalże znieruchomiało. Niemalże to znaczy, że niezupełnie, dlatego że w miarę jak kończy się paliwo w środku Słońca, Słońce odrobinę przesuwa się, odrobinę przesuwa się, odchodząc od ciągu głównego, jak my go nazywamy ciąg główny wieku zero, odchodząc troszkę w górę i w prawo. I w tej chwili Słońce ciągle jest w ramach pasma nazywanego ciągiem głównym, ale już jest troszkę ponad swoją minimalnym promieniem. Słońce już zwiększyło odrobinkę swój promień. No ale jest w tej chwili, jeśli chodzi o zaawansowanie ewolucyjne, mniej więcej w połowie swojego życia na ciągu głównym. Słońce ma około 4,6 miliarda lat i z grubsza jeszcze drugie tyle ma przed sobą. To znaczy, że paliwa, że wodoru w jego jądrze starczy jeszcze na mniej więcej drugie tyle. Kiedy Słońce osiągnie tą granicę mniej więcej rzędu 10 miliardów lat, już nie będzie miało w środku wodoru. Ten wodór będzie zamieniany całkowicie na hel. No i wtedy Słońce, jak wiemy z bardzo szczegółowych i rachunków i porównania z obserwacjami, Słońce po prostu uda się w kierunku olbrzymów. A zatem przejdzie przez stadium podolbrzyma i stanie się olbrzymem. Te stadia już następne poza stadium ciągu głównego trwają dużo krócej. Stadium ciągu głównego dla każdej gwiazdy to jest mniej więcej 90% życia gwiazdy. Reszta dosyć burzliwych stadiów trwa no właśnie około 10%. Tak więc Słońce przejdzie do obszaru olbrzymów, ponieważ wypaliło się w środku, nie ma już wodoru, więc zabrakło tam źródła energii, no więc znowuż gaz zaczyna się kurczyć. Jądro Słońca zaczyna się kurczyć, z drugiej strony otoczka ekspanduje, więc ono staje się czerwonym olbrzymem, a jądro się kurczy tak długo, aż osiągnie jeszcze wyższą temperaturę niż miało, taką, że może zacząć tam zachodzić reakcja przemiany helu, głównie w węgiel, ale no w takie pierwiastki bardziej już o wyższej liczbie atomowej. I wtedy Słońce wróci trochę w kierunku ciągu głównego, będzie przez jakiś czas znowuż w takim miejscu pośrednim, gdzie będzie się, jak my mówimy, palił hel. Jak się skończy palić hel, to zajdzie podobny proces jak poprzednio, czyli znowuż jądro się skurczy, Słońce spuchnie
i zawędruje po raz drugi do obszaru czerwonych olbrzymów, tym razem jeszcze osiągnie większy rozmiar niż poprzednio, przy czym ten rozmiar będzie tak duży, że zewnętrzne warstwy Słońca po prostu zaczną od niego odpływać. Ciśnienie promieniowania tych wewnętrznych części Słońca wypchnie materię zewnętrzną w przestrzeń, co będzie oznaczało, że my będziemy mogli widzieć coraz to mniejszy rozmiar, coraz to głębsze gwiazdy, głębsze warstwy Słońca, które będą coraz gorętsze. A zatem na diagramie Hertzsprunga-Russella będzie to odpowiadało wędrówce Słońca w kierunku coraz to wyższych temperatur, przy czym Słońce będzie otoczone przez rozchodzącą się otoczkę. Nazywamy ją zresztą niezbyt poprawnie mgławicą planetarną. No i jak się rozpłynie całkowicie ta otoczka, to pozostanie już wypalona resztka Słońca, w tym sensie wypalona, że tam już nie zachodzą żadne reakcje jądrowe, prawda? Będzie to głównie składało się z, będzie tam hel, węgiel głównie, no i tam troszeczkę pewnie zostanie jeszcze też na samej powierzchni troszeczkę wodoru. W każdym razie wtedy będzie, pozostanie taki bardzo na początku gorący, ale bardzo zwarty obiekt, w którym nie zachodzą reakcje jądrowe, tylko będzie stygł. Także on po prostu na diagramie Hertzsprunga-Russella Słońce zejdzie w dół, świecąc coraz słabiej i dojdzie do obszaru, tutaj do tego ciągu, jak my go nazywamy, ciągu białych karłów. Słońce stanie się białym karłem, takim właśnie obiektem, który, jak Państwo przed chwilą widzieli, będzie miał rozmiar mniej więcej Ziemi, to może być 1,5 razy więcej oczywiście, albo 0,5 razy, ale z grubsza rozmiaru Ziemi, za to będzie zawierał większość masy z obecnej Słońca, choć nie całą, no bo mówiliśmy, że część odpłynęła. No i stygnąc już teraz bardzo powoli, będzie wędrowało Słońce wzdłuż ciągu białych karłów w kierunku coraz to chłodniejszych gwiazd, aż wreszcie gdzieś tam kiedyś w przyszłości osiągnie coś, co nazywamy czasem troszkę obrazowo czarnym karłem, ale jeszcze na razie Słońce takiego stadium nie osiągnęło. Tak więc rozumiemy już teraz, że obserwujemy w tej chwili wśród gwiazd zarówno karły, jak i przy czym przez karły, podkreślę jeszcze raz, rozumiemy gwiazdy takie, w których zachodzą reakcje jądrowe przemiany wodoru w hel. To są karły, czyli gwiazdy leżące na ciągu głównym. I mamy karły, mamy też gwiazdy olbrzymie. Jeszcze na zakończenie, już tylko Państwu pokażę, jak będzie wyglądało Słońce wtedy, kiedy osiągnie stadium czerwonego olbrzyma. Tutaj na dole, po lewej stronie mamy taki maleńki prostokącik, w którym jest maleńki punkcik. To jest rozmiar obecny Słońca w stosunku do tego olbrzymiego koła czerwonego, którym Słońce będzie za około 10 miliardów lat. Tu jest napisane nawet, że rozmiar Słońca będzie wtedy mniej więcej 2 jednostki astronomiczne, ponieważ jednostka astronomiczna to jest odległość Ziemi od Słońca, no to średnica 2, czyli promień będzie 1 jednostkę astronomiczną, czyli obecna orbita Ziemi byłaby mniej więcej w tej odległości jak powierzchnia tego olbrzyma. Także sobie zdajemy sprawę, że wtedy Słońce osiągnie obecną orbitę Ziemi. Na tym zakończę dzisiejszy wykład. Dziękuję wszystkim Państwu za uwagę.